Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O tej godzinie Zbawiciel pragnienie cierpiał na krzyżu. Niech da chwalącym Go pieśnią pragnienie sprawiedliwości. Niech głodem prawdy ich przejmie i zaspokoi Go sobą, by grzech odrazę w nich budził, a cnota ich pociągała. Niech łaska Ducha Świętego proszących tak usposobi, by żądze ciała przygasły i duch oziębły zapłonął. Błagajmy Ojca i Syna i Ducha ich Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz z miłującymi Twe imię. Umocnij moje kroki Twoim słowem. Niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, a będę strzegł Twoich postanowień. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Strumienie łez płyną z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu, sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z rąk występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach. Cała ziemia w posadach się chwieje, rzekłem. Jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego, lecz pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta. Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, a On mnie wysłuchał. Uwolnij moje życie, Panie, od warg kłamliwych i podstępnego języka. Co Bóg Tobie uczyni i czym Ci odpłaci podstępny języku? Ostre strzały mocarza i żar węgli płonących. Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą pokoju, gdy ja głoszę pokój. Oni dążą do wojny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez święte sakramenty. Spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.